Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Pattaya budzi tak wiele emocji wśród turystów? Dzisiaj zdradzę Wam trochę prawdy o tym mieście. Pattaya to miasto, które często pokazuję w swoich filmach, często je zachwalam, bo sam je bardzo lubię. Ale czy to najlepsze miejsce na Twoje pierwsze wakacje w Tajlandii? Dzisiaj podzielę się z Tobą kilkoma ostrzeżeniami, dobrymi radami, które mogą mocno wpłynąć na Twoje decyzje podczas wyboru wakacji w Tajlandii. Pamiętajcie tylko, że jeśli jesteście nowymi osobami na tym kanale, interesują Was tematy wakacji w Tajlandii, to koniecznie zasubskrybujcie, wszyscy zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. A jak macie jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie Pattayi, to koniecznie zadajcie jakieś pytania w komentarzach, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym filmie. W dzisiejszym vlogu opowiem Wam trochę o tym, co musicie wiedzieć przed przyjazdem do Pattayi. Od intensywnego nocnego życia, przez plażę, po zakwaterowanie i poruszanie się po tym mieście. Także zostańcie ze mną, bo to naprawdę przydatne informacje. A na początek musicie sobie zadać przede wszystkim pytanie, czego oczekujecie od swoich wakacji. Bo tak jak widzicie, Pattaya jest dość sporym miastem. Z góry wygląda właśnie tak o. Dosyć spore miasto, dosyć dużo wielkich budynków, wieżowców. Zatoka. Morze. Plaża. I jakieś takie miejsca, w których właśnie teraz się znajduję. Parki i inne atrakcje. Ale nie wszystkim Pattaya musi przypaść do gustu. A więc, czego oczekujesz od swoich wakacji? Czy chcesz wypoczywać w super luksusowym hotelu? Nie za wiele zwiedzać, tylko chcesz odpocząć? Czy chcesz na przykład pojechać w takie miejsca jak północna Tajlandia, gdzie zobaczysz dużo natury, dużo takiej bardziej tajskiej kultury, trochę biednej, z innymi trochę ludźmi, gdzie jest mniej turystów? Czy wolisz jechać na przykład na południe, zobaczyć piękne plaże, piękne morze, dużo gór, dużo roślinności, dużo różnych zwierząt, wycieczki na inne wysepki, plaże i inne punkty widokowe na właśnie morze, czy góry, czy jakieś tam inne rzeczy? A może szukasz wrażeń wielkiego miasta i wielkich wieżowców typu Bangkok? Bo jeśli chodzi o Pattaya, to często kojarzy się z życiem nocnym, bo w sumie jest tutaj dobrze zorganizowane. Dodatkowo musisz się nastawić na atrakcje miejskie i raczej nie przypadnie do gustu tym osobom, które chcą leżeć tylko w luksusowych hotelach i mieć wszystko podane pod nos i nic więcej nie robić. A więc Pattaya słynie ze swojego dobrze rozwiniętego życia nocnego i na przykład takie ulice jak Walking Street, a jest takich ulic kilka, jest zatłoczone, jest tam pełno barów, bardzo dużo ludzi, jest tam bardzo głośno, coś mnie wystraszyło i może być to dla Ciebie albo zaletą, albo wadą, bo jeśli nie lubisz takiego głośnego życia nocnego, to może to miejsce Ci tutaj przeszkadzać, bo Pattaya żyje 24 godziny na dobę i to na pełnej mocy. Czyli jeśli szukasz spokojnych wakacji, żeby gdzieś odpocząć w ciszy i spokoju, mieć przed sobą tylko piękne widoki, plaże, morze, no to nie, zdecydowanie Pattaya. Kolejną sprawą, o której trzeba by było wiedzieć, to jeśli dla Ciebie plaże stanowią najważniejszą część tutaj wakacji, no to myślę, że Pattaya też nie należy do tych miejsc, do których powinieneś się wybrać przynajmniej na swoje pierwsze wakacje, bo takich pięknych, super, nie wiadomo jakich plaż i czystej wody to tutaj też nie znajdziesz. Chyba że na pobliskich wyspach Koh Chang, Koh Lan, czy jeszcze innych, Kokut. Plaże są oczywiście jak najbardziej, ale jest to duże miasto. Te plaże są takie bardziej właśnie jakby miejskie. Jest oczywiście na przykład na Jomtien bardzo dużo palm, bardzo ładna plaża. Teraz nawet trwa jakby modernizacja tego chodnika tam i tak dalej, czyli coś tam będzie ulepszone jeszcze. Ale jednak ta woda nie jest aż tak piękna i czysta jak na przykład na Phuket, czy Koh Samui, czy na jakichś tam innych pięknych wyspach, Phi, czy jeszcze innych. Kolejną rzeczą, o której warto wiedzieć, to to, że Pattaya ma taką łatkę centrum turystyki seksualnej. No, mówię łatkę, bo to w sumie zależy, w jakich miejscach przebywasz, gdzie mieszkasz i jak spędzasz czas, bo jeśli na przykład chodzisz po parku, to takiego czegoś nie doświadczysz. Ale warto o takim aspekcie wiedzieć, być świadomym podczas planowania swoich wakacji
i na przykład może być to dla niektórych osób mało komfortowe, kiedy na przykład przechodzi się gdzieś przez ulicę, jest otwarty bar i wiele pań zaprasza Cię na przykład na drinka do tego baru. No to jest taki tutaj zwyczaj i w sumie jest to nie tylko tutaj w Pattaji, tylko praktycznie w całej Tajlandii. Tak mniej więcej te bary niektóre wyglądają. Dla jednych znowu może to być plusem, dla drugich minusem, ale warto gdzieś tam o jakimś takim aspekcie wiedzieć, że z takimi różnymi rzeczami można się tutaj spotkać. Ale trzeba tutaj jeszcze raz wspomnieć o tym, że to wszystko zależy od Ciebie, gdzie się poruszasz i jak spędzasz tutaj swoje wakacje i od tego będzie zależało, czy będzie Ci się tutaj podobać, czy nie. Kolejną rzeczą jest temperatura i może trochę zanieczyszczone powietrze. Nie wiem, nie jestem w stanie tego określić, czy jest zanieczyszczone, czy nie, ale jest to duże miasto, gdzie może być bardziej zanieczyszczone to powietrze niż na przykład gdzieś na jakichś wyspach, odludnych wyspach, czy jakichś tam takich właśnie plażach, gdzie nie ma dużego ruchu, gdzie nie ma dużych miast, nie ma dużo klimatyzacji i jakichś tam innych różnych rzeczy. Więc na pewno gdzieś ta jakość powietrza jest troszkę gorsza niż w mniej zaludnionych miejscach Tajlandii, czy na przykład północy właśnie gdzieś tam kraju. Jest też od tych wszystkich budynków na pewno gorąco, także trzeba wziąć takie niektóre rzeczy pod uwagę podczas na przykład jakichś wyjazdów czy zwiedzania miasta i atrakcji, które się tutaj znajdują. Jest też na pewno głośniej z tego względu, że jest dużo turystów, jest tutaj port, dzieje się dużo w tym mieście, więc może być właśnie bardziej głośno, na pewno bardziej tłoczno, na pewno dużo większe korki. I no, Pattaja ma też swoje minusy, przed którymi chciałbym Cię ostrzec, kiedy planujesz swoje pierwsze wakacje w Tajlandii i chcesz przyjechać do Pattaji. Tutaj w parku akurat mamy dużo fajnej roślinności, bardzo dużo różnych kwiatów, takich drzew z różnymi kwiatami. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, bardzo jest to też popularne miejsce, w którym akurat teraz jestem. Bardzo dużo tutaj ludzi codziennie przyjeżdża i robi sobie tutaj zdjęcia, no bo jakieś to takie bardzo popularne jest to miejsce. W Pattaji dużo jest takich super restauracji, do których można udać się czy to na kawkę, czy na jakieś zimne napoje, czy ciasto, czy jakieś tam inne smakołyki, gdzie jest na przykład dużo palm, pięknie wszystko ustrojone, tak jak widzicie tutaj. Także Pattaja ma też dużo bardzo plusów, bardzo dużo różnych restauracji, dobre ceny. Na pewno też jest bardziej przygotowana dla turystów, którzy chcieliby zostać tutaj na dłuższy okres, bo jest bardzo dużo różnych takich kondominium, czyli mieszkań pod wynajem w dobrych cenach. W restauracjach jest taniej, skutery wynajmuje się taniej, samochody wynajmuje się taniej, no bo jest większa konkurencja i te ceny są niższe niż na przykład na Phuket czy Koh Samui. Tutaj park, po którym sobie chodzę codziennie i trenuję. Tak wygląda. I tutaj raczej powietrze jest czyste. Jest miło, przyjemnie. Ptaszki śpiewają. Nie ma wieżowców, nie ma dużo budynków. Jest park, jest taka góra mała, po której się właśnie są porobione ścieżki i się tutaj chodzi. Jest bardzo przyjemnie. No i w tym momencie możemy przejść do zakwaterowania właśnie. Z tego względu, że jeśli na przykład wybierzesz centrum miasta, a my na przykład kiedyś mieszkaliśmy w centrum miasta w takim wieżowcu Base, to trzeba przyznać, że jest tam bardzo głośno. I na przykład chce się iść spać o godzinie 11 w nocy, to naprawdę nawet na my byliśmy w 17 piętrze, słychać bardzo głośną muzykę, czy to na balkonie, czy to nawet w samym mieszkaniu, nawet przy zamkniętych oknach, bo akurat w centrum jest dużo jakichś takich różnych barów, restauracji, gdzie do późnych godzin gra muzyka i co niektórym może to nie odpowiadać. Ale są też na to odpowiednie metody, które można się przed tym ustrzec i na przykład wynająć sobie mieszkanie gdzieś może na Jomtiem, jest trochę ciszej, nie ma tyle głośnych takich barów, dyskotek, czy to na przykład na Pratamnak, więc da się temu zaradzić, ale no, trzeba też o tym wiedzieć i być tego świadomym. I jest to zdecydowanie ważna rzecz podczas przyjazdu tutaj i wyboru wakacji w Pattaji i w ogóle w Tajlandii, gdzie się będzie spało, gdzie się zatrzymamy. Ma to duży wpływ na jakość naszych wakacji. A wracając jeszcze do ruchu ulicznego i do Pattaji jako dość dużego miasta, no to trzeba wiedzieć o tym, że właśnie w tych godzinach szczytu popołudniowych takich jest największy ruch i wtedy naprawdę ciężko się gdzieś tam przedostać. Pattaja jest dość dużym miastem, więc mieszkając nawet w tym centrum gdzieś, to jednak chodzić wszędzie na nogach i zwiedzać atrakcje pieszo, no to nie za bardzo się da. Także jeśli ktoś chce się wybrać, czy to na ogrody botaniczne, czy do pięknej świątyni zrobionej z drewna, czy gdzieśkolwiek indziej,
to wszędzie te atrakcje są dość daleko i trzeba do nich jakoś dojechać. Więc jeśli nie czujesz się komfortowo, na przykład wynająć skuter, jeździć skuterem tutaj po mieście, czy samochodem, bo na przykład jest ruch lewostronny, a nie prawostronny jak w Europie, nie masz prawa jazdy albo jeszcze coś się innego blokuje, no to też trochę będzie ciężko ci to wszystko zwiedzać, no chyba że po prostu będziesz wszędzie brał taksówki czy jakieś te inne środki transportu, które są tutaj po mieście, no i musisz z nich jakoś korzystać. Więc trzeba się na to nastawić, bo jeśli mieszkasz w jakiejś małej miejscowości, gdzie wszystko jest w miarę blisko, czy to do morza, czy do jakichś innych atrakcji, no to jest to o wiele prostsze i łatwiejsze, mniej kosztowne. No i trzeba o tym po prostu też wiedzieć. No, w Pattaji warto mieć jakiś środek transportu, jeśli chce się dużo zwiedzać i podróżować gdzieś tutaj po okolicy. Trzeba o tym pamiętać podczas wyboru wakacji w Pattaji. Pattaja to przede wszystkim krajobraz miejski i infrastruktura miejska, uliczki miejskie. Nie ma tutaj, nie znajdziesz tutaj tak od razu pięknych plaż, pięknej wody i tak dalej, czy słoni, czy małp na każdym kroku. No trzeba wziąć to pod uwagę, że przyjeżdża się do dość sporego miasta, no i będziemy mieszkać jak w dużym mieście. Czyli trzeba o tym pamiętać, że nie jest to taki raj, czy egzotyczne miejsce, gdzie można zobaczyć na filmach o Tajlandii, jak tutaj pięknie jest. Oczywiście, jeszcze raz mówię, to są plusy i minusy. Jeden będzie z tego zadowolony, a drugiemu to totalnie nie odpowiada. I trzeba sobie znowu odpowiedzieć na pytanie, czego oczekujemy od swoich wakacji w Pattaji. Czy przyjeżdżamy tu na dłużej, czy na krócej? Bo do Pattaji na pewno warto przyjechać na dłużej. Z tego względu, że właśnie wszystko jest trochę tak bardziej oddalone. Potrzebujemy trochę więcej czasu na zwiedzenie tych różnych atrakcji. Czy to na wybranie się na pobliskie wyspy. No jest to ważne podczas planowania. I żeby też być świadomym tego, że Pattaja to miasto, a nie wysepka mała z pięknymi plażami, palmami, zwierzętami, naturą i nie wiadomo jaką roślinnością. Choć jest tutaj, tak jak widzicie, na tym wideo na przykład. A więc trzeba o tych rzeczach pamiętać podczas wyboru wakacji, podczas planowania wakacji. No i warto przed przyjazdem zastanowić się, co byśmy chcieli zwiedzić, zarezerwować sobie bilety na odpowiednie daty, więcej coś zaplanować niż tylko tak przyjechać na pałę, jeśli chce się czegoś tak więcej od tych wakacji, mówię oczywiście. Kolejną sprawą jest to, żeby dobrze znaleźć sobie zakwaterowanie w odpowiednim miejscu. Jeśli chcesz dużo życia nocnego, jeśli chcesz imprezy i tak dalej, warto w centrum. Jeśli nie chcesz tego życia nocnego, nie chcesz głośno mieć na przykład o każdej porze dnia czy nocy, no to warto gdzieś sobie zarezerwować jakieś mieszkanie czy hotel poza centrum. Ale głośno ptak śpiewa. Ale trzeba wiedzieć, że Pattaja poza tym życiem nocnym ma naprawdę wiele do zaoferowania. Między innymi takimi właśnie parkami jak ten, po którym teraz chodzę. Czy to jakieś ogrody botaniczne, czy świątynie. No jest naprawdę wiele, wiele atrakcji, które widzieliście już na moich filmach i dzięki którym jesteście coraz bardziej zdecydowani, żeby do tej Pattaji przyjechać. Ale warto mieć to bardziej zaplanowane, poukładane, przemyślane. No po to, żeby być z tych wakacji zadowolonym i żeby pieniądze, które wydacie na te wakacje, były dobrze przeznaczone i zainwestowane, a nie stracone. Przed nami wyspa Koh Lan. Tam są piękne plaże, tam jest piękna woda, piękny piasek. Bardzo blisko stąd, gdzie jedzie się za kilka złotych łódką w jedną stronę, kilka złotych w drugą, w niecałe 10 zł za osobę da się pojechać tam i z powrotem. Łódź kursuje praktycznie co godzinę, więc jest bardzo dużo połączeń. Można prywatnie speedboatem w 15 minut się tam dostać. Tylko jest to trochę bardziej kosztowne, ale tam już doświadczymy raju z filmów o Tajlandii, jeśli chodzi komuś o piękną plażę, czy wodę, czy trochę bardziej spokojne miejsce niż wielkie miasto Pattaja. No i teraz na sam koniec bardzo ważna informacja, bo totalnie nie chcę Was od Pattaji odrzucić, czy nie chcę Was tutaj wystraszyć, czy powiedzieć, że jest tutaj beznadziejnie i w ogóle nie przyjeżdżajcie. Nie, 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 nie. Warto po prostu tylko być świadomym tutaj pewnych rzeczy. Dlaczego też o tym mówię? Bo w wielu komentarzach pod filmami pojawiają się informacje, że wielu z Was nagle polubiło bardzo Pattaję, że wielu z Was chce tutaj przyjechać na wakacje, a ja chciałbym też, żebyście byli świadomi
też trochę takiej może drugiej strony tej Pattayi, nie tylko tych super wszystkich atrakcji, które tutaj są, tylko też, żeby się dobrze przygotować i żeby dobrze zaplanować te wakacje, żeby z tych wakacji być zadowolonym. Najważniejsze, jeszcze raz powtórzę, to jest zadać sobie pytanie, jakich wakacji się chce. Jeśli takich jak właśnie to, co widzicie na moich filmach, no to jak najbardziej do tej Pattayi można przyjechać. Muszę być bardzo ostrożny, bo są tutaj bardzo, bardzo strome schody, po których można polecieć i to bardzo mocno. Jest ich tu sporo przede mną. Przez to, że kanał staje się coraz większy, przez to, że filmy są coraz bardziej oglądane, coraz więcej komentarzy pojawia się pod filmami, za które bardzo, bardzo dziękuję, bardzo mi miło czytając wasze pozytywne komentarze, coraz więcej łapek, to coraz tak jakby taką większą odpowiedzialność poczuwam do tego, że przekonuję was o tym, gdzie warto pojechać, czy nie warto, więc chciałbym, żebyście byli jak najbardziej dobrze poinformowani i świadomi tego, na jakie wakacje możecie liczyć, czy w tym miejscu, czy w innym. Dlatego też sobie pomyślałem, że bardzo ważne jest tutaj jakieś takie zaplanowanie i taki pomysł na te wakacje. Dlatego od pewnego czasu staram się przygotować dla was jakiś taki poradnik, przewodnik, mapę, która pomoże wam w przygotowaniu się na przyjazd tutaj w ogóle do Tajlandii, a w szczególności do Pattayi, dzięki czemu wasze wakacje będą mogły być o wiele lepsze niż bez tego przygotowania, bez tego przewodnika, czy bez tych informacji, które chciałbym wam przekazać i chciałbym to zrobić w jakimś jednym konkretnym miejscu, żeby to wszystko było zawarte i po zapoznaniu się z tym wszystkim będziecie mieć naprawdę dużo więcej wiedzy i będziecie dużo bardziej świadomi tego, co tutaj zwiedzić, jak sobie zaplanować wakacje, gdzie spać, jak się poruszać i takie inne najważniejsze rzeczy, które są potrzebne, żeby wakacje były udane, chociaż w większej części. I być przygotowanym na pewne ważne rzeczy. Oczywiście jak macie jakieś pytania, chcecie się coś dowiedzieć, to pamiętajcie, że sekcja komentarzy pod filmem jest zdecydowanie dobrym miejscem, żeby na bieżąco pytać, a ja na bieżąco postaram się wam jakoś tutaj pomóc czy odpowiedzieć, o ile tylko będę znał na to odpowiedź. A poza tym przyszykuję jakiś konkretny przewodnik, poradnik, który pozwoli wam spędzić tutaj, mam nadzieję, dobre wakacje. Mam nadzieję, że ten film był dla was choć trochę przydatny, choć trochę pomocny. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, to warto zostawić pod nim łapkę w górę. Jeśli jesteście nowymi osobami na tym kanale i jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek po to, aby być na bieżąco z takimi informacjami. Ja już pomalutku wracam do domu znowu po tych schodach ciężkich do pokonania, a wam chciałbym przypomnieć i zaprosić was na jedną z atrakcji tutaj w Pattayi, którą jest sanktuarium. Jest to mega świątynia zrobiona z drewna. Znajduje się tutaj w północnej części Pattayi. Byłem tam kiedyś, nagraliśmy stamtąd film, na który was teraz bardzo, bardzo zapraszam. Film widzicie po prawej stronie w okienku. Kliknijcie, przejdźcie, zobaczcie sobie tą świątynię, zobaczcie to wideo. I jeśli między innymi takie atrakcje wam się właśnie podobają, to Pattaya na pewno przypadnie wam do gustu. Pozdrawiam was na razie. Hej, cześć, do zobaczenia w kolejnych vlogach.